czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Maria Konopnicka, Stefek Burczymucha. O większego trudno z ucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję. Wilki? Ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Lew? Cóż lew jest? Kociak duży. Naczytałem się podróży i znam tego jego mości, co zły tylko kiedy pości. Szakal? Wilk? Straszna nowina, to jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy ktoś czeka. Komu zechce, to dam radę. Zaraz na ocean jadę i nie będę Stefkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, a tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrześnie z wielkiej trwogi. Pędzi jakby hart ze smyczy. Tygrys, tato, tygrys! Krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. A chlew może? Miał kopyta, straszne, trzy czy cztery nogi. Paszczę taką, przytem rogi. Gdzież to było? Tam na sianie. Właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała. Patrzą, a tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie.